Witajcie, ziomeczki, z tej strony Trahol, w kolejnym odcinku z Harzmowaniem 4 na modyfikacji Kaiser Redux. Jako Polska A do Z Wielka Lechia. W ostatnim odcinku skończyło się na tym, że ciągle dostawaliśmy desanty, ale no przez to, że udało nam się wreszcie potknąć Włochy, no to coś się dzieje. Ogólnie rzecz biorąc muszę jeszcze przysłać jakąś armię tutaj, ale no jak sami widzicie, jest problem z tym tutaj się przepchnięciem. Oni mają mało dywizji, ale akurat te dywizje dosyć, że tak powiem, łatwo tutaj bronią, więc aż takie trochę nie jest problem. Tutaj widzę, jak nam szaleje stockpile, więc jest ciekawie. Żaden szyfr, więc może Turcję. Więc jak na razie się wycofam. Wiem, że oni aż tak daleko nie wchodzą, bo AI oczywiście tutaj się broni. Kolejny dostęp Western France, to tutaj. No, Wielka Brytania tutaj postanowiła. Oni są w wojnie. Trochę mnie wkurza to. Ale oni w ogóle mają, że tak powiem, Wargola na nich. Więc postanowiłem, że najlepszym momentem, żeby to ich, że tak powiem, wskusić, żeby coś zaczęli robić i żeby nie było tak, że oni tu po prostu stoją, to postanowiłem, że włączę im tego, bo wcześniej to takie, wiecie, a może tak, może nie, ale jeżeli tutaj się nam uda włączyć, a mają już sporo dywizji, no to będziemy mogli, wiecie, coś zrobić, tylko że nie mogą wypowiadać wojen. Ciekawe. Jeszcze tutaj robią dużo rzeczy, czy oni już to mają, więc nie wiem, dlaczego nie mogą wypowiedzieć wojny im. Tutaj sobie mają wszystko ładnie, a nie mogą wypowiedzieć wojny, bo mają jakiś cel, znaczy się... Mi się najbardziej to zastanawia, czy nie mają coś takiego. Dobra, jeżeli nie mogą wypowiedzieć wojnę, to wojnę wypowie oczywiście Francja. Tak zazwyczaj to wygląda. I tak, mogą justify war goal, Casablanca. Więc tak, instant. War goal. Justify, conquer Casablanca, declare war, call allies. I dzięki temu powinniśmy sobie, wiecie, nieco poprawić naszą sytuację, dlatego że oni oczywiście nie będą mogli nas ciągle desantować i wreszcie padnie im tam ten przyczółek. Więc tak, jako że sobie już z tym poradziliśmy, to wyłączę tylko debug. Ok. Włączyłem. To teraz może być trochę łatwiej. No, jak sami widzieliście, oni tam dostali cele na to, żeby ich zaatakować, ale postanowili, że lepiej. Nie wiem, wiecie. Czasami po prostu się tam wszystko koduje, a w pewnym momencie takie, a nie można, bo przecież coś tam wcześniej było ustawione. Więc teraz powinniśmy sobie nieco bardziej poradzić. Oni mają to, więc że tak powiem, nasza armia musi tutaj się zdesantować. Jeżeli ich pokonają, to powinniśmy mieć, o właśnie, jak mówiłem, powinniśmy mieć o wiele łatwiej. Tutaj Middle Afrika, tutaj coś jest. Tutaj to ogólnie ich mógłbym zaatakować, ale jak tutaj mamy problemy na razie z tutaj, to wolę tego nie robić. Okej, wyślimy tutaj dywizję, bo się postanowili desentować. I Turcja upadła, bo... O, Gruzja ją... Gruzja ją zniszczy. O mój Boże, nie sądziłem, że coś takiego zobaczę. Dobra. Zajmujemy te tereny. Ogólnie z kim są w wojnie? Ci, no... Grecy.
Są w wojnie z... z tymi, dobra. A to się nie dziwię. Dobra, ale tutaj powoli ich pokonują. Houseland oczywiście jest niepodległy, ale żadnych dywizji nie ma. A my tutaj powoli wysłaliśmy naszą całą armię. I ona sobie nie poradziła z tymi dywizjami, ale już sobie poradziła. Ok. Więc jak już tutaj wyjechali, to my stworzymy sobie tutaj rozkaz, żeby oni wrócili na front i żeby zaatakowali ponownie. No niestety tak to wygląda. To akurat jest na tym poziomie działająca mechanika. Tutaj to nie działała kompletnie. Dobra, tutaj Turcja. Nawet nie wiem jak oni upadli, bo to oni nie przyjmowali, bo widziałem przed chwilą. Oni musieli po prostu, nie wiem, przejąć im jakieś punkty. Zapewne tamten punkt, ta ich stolica, była ostatnim takim dużym. Więc heheszki. Póki oni się tutaj, tak, że tak powiem, rozpanoszyli, więc my możemy spróbować ich dookoła przyjechać i spróbować zdobyć tutaj tereny. Ale widzę, że część dywizji musi tutaj wrócić, bo już się połączyli. I będziemy tutaj przyjmować takie. Więc jak tutaj przyjmujemy ich dookoła, to tak naprawdę tutaj już nie ma jakiegoś problemu. Włączcie tutaj, wydam was tutaj na rozkaz, a ten usunę. I nie powinno być problemu zbytnio dużego. I powinniśmy powoli tutaj przyjmować. Jezu, ile tutaj jest dużo tej dywizji. Miejcie na niskim. Okej. Albania tutaj wróciło. A my mamy problem z pokonaniem jednej dywizji. Dlaczego? Bo nie mamy tutaj połączenia. Jak to wygląda, że tak powiem, tak. 12 to i tak dużo czasu minie. Więc może zamiast tego to zrobimy tak, tą armię. Atak. Połowa armii w ogóle się wycofa. A wy też się wycofacie, jako że i tak nie potrzebujecie tutaj być. Powoli się wycofują. I tutaj mamy dużo decyzji, więc tak, oczywiście, że bierzemy silniki, tak będziemy robić silniki, nie nawet po to, ale będziemy robić i możemy anti-air sobie zwiększać. Jak to wygląda w powietrzu? O, tak, bo wysłałem ich tutaj, bo tutaj bombardowali nas i tutaj sobie grindują nieco, więc to mi się podoba. Tutaj. Co? Wy wszyscy. Atakujcie to. Po prostu wszyscy. To jest gruziński generał. Czy on jest lepszy od naszego? Jest lepszy. Bo to zawsze chodzi o to, że kto ma większy poziom. Okej, okay, no i przejęliśmy tutaj wszystko, więc możemy wrócić o tu. Wracajcie i niedługo trzeba będzie rozdać medale. Moja ulubiona czynność. Okej, okay, więc jeżeli tutaj nie możecie nic robić, to nie róbcie. Okej. Okay. Gdzie się zdesantowali? Tutaj się desantowali, ale nasze dywizje sobie dobrze radzą. No tak, oni naprawdę tracą mnóstwo manpowera na tym. Więc nie dziwmy się. Ogólnie oni już tutaj są pokonani tym. Więc tak. Pas, 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 pas. My zdobywamy oczywiście to. Limit.
bo to do nas należy, no oczywiście. Niemcy. Niemcy w ogóle się zrespiły tutaj. Ciekawe. Niemcy oczywiście dostają tu, bo no to im się należy. Nie, przecież nie będziemy okłamywać rzeczywistości, że oni wszystko zrobili w Afryce. Mit. I zostało jeszcze jedno. Malta. Malta będzie do nas należała, bo cud. Okej. Więc tak naprawdę tutaj przejęliśmy wszystko, nie mają żadnego tutaj wejścia nawet. Podoba mi się to. Ale teraz musimy jeszcze ogarnąć, że tak powiem, nieco tutaj inne kierunki. Na przykład musimy wysłać dywizję jak najszybciej, żeby się zdesantowały o tutaj. Póki nie przejęli tego. No się nie udało. Mówi się trudno. Okej. Więc pokazuje nam, że możemy to popchnąć, ale oczywiście, że nie uda nam się. Więc w międzyczasie niech się nam tutaj robi punkt. On jeszcze trochę potrwa. Budowa. Grecja, desant. Grecja. Nie wiem, która Grecja. Się zdesantowali. Coś są, ale może im się nie udało. O, tutaj jakiś duży desancik leciał. Więc my możemy wysłać tutaj dywizję. I się zajmą tym, jak to wygląda nasze powietrze. Nasze powietrze się odbudowuje powoli. Kompletnie ich tutaj rozwalamy, więc to mi się podoba. Więc tak, jeżeli chodzi o kolejny plan, to plan polega na tym, żeby tutaj ich zaatakować. Oczywiście nie uda nam się to póki co, bo musimy jeszcze się pozbyć od tych tutaj. I się można jeszcze łatwo pozbyć, dlatego że nie jest to jakiś problematyczny, trzeba po prostu się tutaj. A widzę, że Niemcy tutaj postanowili trochę wyzwolić, a Kanada nie ma jakiegoś natury. Jego wroga w postaci Ameryki. Okej, Malta. Dajmy to im, bo nie jest jakieś, że tak powiem, to byśmy mieli jakąś większą kontrolę. Więc, żeby to zrobić, potrzebujemy oczywiście mieć dużą, dużą armię. A żeby to mieć, to nie możemy, tak, po pierwsze musimy pozostawić to totalnie, to, te i to, to wszystko pada. Idziemy wszystko tu, Włochy nie bierzemy do wojny, bierzemy tylko tych. Może tutaj jeszcze coś mi się uda, ale raczej nie, bo wiecie, bo to musiałbym o, możemy to pokonać, tak, w takim razie. Give to. Oj, przejęliśmy tę prowincję przez przypadek. Okej, Albania widzę, że też postanowiła to wziąć. Dobra, ale póki co niech się tutaj wszystko ogarnia. Już jest luty, więc jest to piękny miesiąc. My nadal tutaj jesteśmy, więc tak, żegnamy wszystkich tutaj, którzy się zdesantowali. I teraz powoli nam tutaj dochodzi kolejne dywizje. Oczywiście możemy wypchnąć tutaj mnóstwo dywizji, jeżeli tutaj nic się nie stanie, no to będziemy oczywiście piękni w ogóle, wszystko wspaniali. Ale na razie musimy usunąć te dywizje, że tak powiem. I wysłać je gdzieś indziej. Na przykład tutaj. A tutaj zostaliśmy okrążeni. Zajmijcie się tymi dywizjami. Dlaczego nie możecie się nimi zająć? Nie jest tak, że wy jesteście jacyś mega słabi.
A możemy... No właśnie. Nie możemy tak zrobić. Dobra, jak wygląda budowa naszego spray hubu tutaj? Czy został wybudowany, czy nie? Nie. I został zrestartowana budowa. A nie cierpię tego. Dobra, udało nam się przekroczyć, więc teraz musimy tylko przekroczyć następny. Szybko to zrobić. I póki co... Egipt się zdesantował na nich, więc oni to tak naprawdę już nie będą jakimś zagrożeniem dla nas. Super, podoba mi się to. Okej, kto atakuje? Te dywizje. Dobra, ciągły atak. Ale ciągły atak jakimiś dobrymi dywizjami, a nie słabymi. Jak to wygląda w ogóle, że tak powiem, ze strony zaopatrzenia? Mamy tutaj supply hub, ale i tak jest za dużo dywizji. Więc, że tak powiem, musimy się wycofać, a tutaj możemy sobie więcej militarek budować. I możemy też rozbudować? Nie, mamy maksimum. Okej, więc pięknie wszystko jest. Pytanie jest, czy my musimy tutaj stać? Bo jeżeli nie, no to wycofam nasze dywizje. I... Niech oni sami tutaj stają. Więc tak, teraz chyba będziemy się szykować do tej wojny, co opowiadałem. Więc wysyłamy kolejnego tutaj. Mamy jakiegoś dobrego generała. Tutaj mamy, takiego dobrego. I teraz wszystko się desantuje o tutaj. Ale póki są nasze porty, to nie ma problemu. My... Zaczniemy tutaj stawianie wszystkich naszych dywizji. Jest już 11 minuta nagrania, więc idealny czas, żeby to zrobić. Oraz zrobię to pewną przerwę, bo muszę rozdać wszystkie medale, a to jest długie. Okej, rozdałem medale, ale jest taki jeden problem. Bo jak zacząłem sobie, wiecie, robić tam wszystko i w ogóle, to... O masz los, ile oni mają dywizji? Wszystkie kraje mają przynajmniej z 200 dywizji. Nawet te Czechy. Zobaczcie sami. I po prostu nie mam szans, żeby to zrobić. W obecnym stanie. A ogólnie rzecz biorąc, to jeszcze tutaj Włosi nieco się buntują. Więc też tych dywizji nie mogę użyć. Więc postanowiłem, że spróbujemy zaatakować Rosję, która powinna być łatwiejszym celem i która powinna nam dać więcej, wiecie, więcej dywizji później. Więc wysyłamy. Oczywiście zapewne się nie zgodzą, to my się po prostu zajęły takie, a no szkoda, no próbowaliśmy. A w międzyczasie po prostu spróbujemy zaatakować, no właśnie, że a próbowaliśmy. A w międzyczasie próbujemy tutaj zaatakować atak DS. Więc to akurat powinno być o wiele prostsze, z tego względu, że Rosja nie jest, że tak powiem, chociaż jest, że tak powiem, duża, to nie jest takim wielkim przeciwnikiem. Więc powinniśmy z łatwością tutaj ją pokonać. A póki co nie będziemy za bardzo dodawać nikogo do wojny, póki nie potrzebujemy. Oczywiście to też nam spowoduje, że będziemy mieli problem taki z natury typowo o dużo terytorium do ogarnięcia. No ale póki co, jeżeli jakoś to, że tak powiem, załatwimy w sposób, no jak to powiedzieć, no sposób taki, że o będziemy akurat ich garnizonować, to po pewnym czasie powinniśmy mieć wystarczające dywizje, żeby ich pokonać. A my tutaj możemy spróbować i zaatakować, czy nic się nie dzieje? Okej. W takim razie robimy o tak, tak i tak. To jest typowy manewr. Jak przed chwilą powiedziałem, tak, to tak wygląda.
To jest trochę spowodowane tym, że oni oczywiście mają trochę taki własne limity dywizji. I na takie wielkie państwo oni mają oczywiście ich bardzo mało, a Ameryka nie ma nic, żeby nam pomogła w najbliższym czasie, więc... Więc nawet to sobie zostawiam. Tutaj jest duży desant, ale się poddali. No i spróbujemy tutaj jak najszybciej pokonać ich. Rosja ogólnie ma taki problem, że ma dużo granic, więc za bardzo on tutaj nie strzeże ich. A my możemy tutaj nieco przez to, jak oni mają te dywizje porozkładane, możemy spróbować ich pookrążać w takich małych pociołkach. Ale widzę, że tutaj nasze dywizje padły, jeżeli chodzi o to. Mają oczywiście mnóstwo samolotów, to wiecie, ale póki co, jeżeli będziemy ich po prostu pchać ciągle, to powinniśmy sobie poradzić. Oczywiście tutaj nam już się odpaliło mnóstwo tego. I tak, możemy oczywiście Estonię dodać, ale póki oni trzymają na estońskiej granicy nieco dywizji, to jest dla mnie ok. I przyjmujemy trochę fabryk. Wszystko niech leci później na samoloty, bo nam po prostu tego nam brakuje, samolotów. O i w sumie brakuje nam też już karabinów. Więc powoli się nam to po prostu uda, bo na przykład mają tutaj, wiecie, widzicie dywizje takie typowo, które powinni już nie korzystać. Więc... Okej, przyjmijcie jeszcze port, to wtedy już nie będzie problemu. Okej. No i oczywiście jest problem taki, że oni po pewnym czasie nasze dywizje stracą te organizacje. Ale jeżeli my będziemy się zajmować milicjami na przykład, no to weźmiemy sobie te dywizje i je szybko okrążymy. A później z tego sprzętu oczywiście coś nam pozostanie, więc to zawsze jest ten plus. Więc jak sami widzicie, Bałkany są obecnie naszym największym problemem. Też mamy strasznie dużo jakichś, kurde, wojen, które nic nie możemy porobić w nich. Tutaj nasze dywizje w ogóle padają, bo nie ma, że tak powiem, punktu zaopatrzenia wystarczającego. No jest niby, ale wiecie, zanim się tam coś porobi, no to... Bo tutaj wszystko zjemy. A tutaj nasze dywizje powinniśmy je zaatakować, bo to będzie łatwe. Więc jak się już uda nam tutaj nieco okrążyć, no to powinniśmy być. I zapomniałem o tym, że Finlandia jest z nami w wojnie z jakiegoś powodu. Chyba coś z Rosją współpracowali. Więc tak, tutaj im tylko zostało to Palermo, co jest trochę wkurzające. Sardynia to jest jej cała armia. A my możemy spróbować ich kontratakować. To już dodali do frakcji. No chyba szybko umrze. O, Muscat. Wszyscy są przeciwko nim. Okej, bo tutaj trochę nam, że tak powiem, dywizji zablokowało. I już powinniśmy... Powinno wrócić. Czy mamy... Przyjęliśmy działo? Tak, okej. W takim razie wyślę was tutaj. Działo się przyda tam. Nie powiem szczerze... Działa te, chociaż nie były aż tak bardzo wykorzystywane, no to są dobre w grze. Więc to jest akurat, mi się podoba, że to jest jednak jakiś boost do rozgrywki. Ale jak sami widzicie, no aż tak tutaj ktoś się zdesantował na nich. Tak, Middle Africa i jest. Okej, więc... Wy dostajecie jak największy rozkaz atakowania.
Okej, okay, już są blisko kapitulacji. A jest, ile to jeszcze zajmie? To może zająć lada dzień lub kolejny daleki punkt zwycięstwa. Więc może jak wjadę tutaj, to może się zakończy? Już chciałem powiedzieć. A, myślenie życzeniowe, tutaj takie bum, koniec. Tak, udało nam się. Jeżeli chodzi o kolejne tej serii, to ona stanęła w takim punkcie, kiedy oni, tutaj ci, są zbyt silni. Ci mają zbyt dużo dywizji. Nawet ci, zobaczcie, ile mają dywizji. No. Ja mógłbym teraz spędzić, nie wiem, 2 lata na robieniu tych dywizji tutaj. Jak sami widzicie, w zapasie Mechanize mamy 3000, ale to tylko wystarczy mi na ledwo połowę armii. Jeżeli chodzi o resztę sprzętu, na przykład takie jak czołgi, no mi się nie pokazuje, więc nie wiem, jak to jest. Czołgów też ma mało. No, powiem szczerze, to jest z takim. Jesteśmy dosyć gotowej sytuacji. Tutaj pokazuję wszystkich liderów. O, ten gościu. Kojarzę go. Czekaj, czy on nie ma własnego. Właśnie, drzewka ma. Więc na razie spróbujemy zrobić coś takiego, że. No nie wiem, no. Albo trzeba byłoby zakończyć tą serię, powiedzieć, no więcej się nie da. Przejść do kolejnej. Kolejna chce. Ją zrobić no, tą ścieżką, ona będzie, wydaje mi się, nieco lepsza i może by udało nam się tutaj jakoś to zrobić. Może by się udało? Może nie. No ale zobaczymy, jeżeli będzie nudne, no to oczywiście stawiam to. W takim razie to jest na razie zapowiedź, że to jest ostatni odcinek, no. Nie powiem, seria jest dosyć trudna, bo Kaiser Redux na samym końcu jest trudny, jeżeli ma się słabe państwo, a Polska nie jest jakimś takim bardzo mocnym państwem. Już Kanada jest lepszym państwem do rozbudowywania się, więc co najwyżej, jeżeli to będzie potrzebne, no to wtedy tak pójdziemy. Tutaj tak naprawdę jedyne co widzę, to żeby po prostu pójść jak najbardziej szerszym możliwości, czyli tutaj jeszcze możemy pójść tutaj. Tutaj też jest ciekawe, ale powiem szczerze, to jest tylko takie, że o, będziemy Niemcom. I no, mamy tutaj oczywiście też takie ciekawe tutaj rzeczy. No, najbardziej mnie podoba mi się, że możemy do NTD dołączyć tylko wtedy, kiedy mamy te dwa miasta. Albo jedno z tych. Albo jesteśmy sąsiadem Kanady, co nawet nie wiem, jak to możliwe jest, ale jeżeli byśmy posiadali Lwów, to tutaj mamy przecież, dostajemy, o właśnie tutaj, dostajemy tutaj później Lwów, później możemy pójść tak. Dobra, kolejna seria będzie już nieco lepsza, widzę już to. A tutaj to w ogóle jest kolejne. W ogóle podoba mi się, podoba. Śmieszne jest to, że to jest najgorszą ścieżką ze wszystkich, wybrałem jako pierwszy. A tutaj to już jest o wiele lepsze ścieżki, szczerze powiem. Więc kolejne serie będą już łatwiejsze. I nie będzie aż takiego dużego, że tak powiem, z tą serią. Ale w takim razie, na razie tak kończę. No, tutaj mógłbym ich zaanektować, ale wiecie, wy tego nie lubicie, ja tego nie lubię. I nie powiem, chyba nikt tego nie lubi, kiedy się tak to robi. A tak to jesteśmy dosyć dużą frakcją, mogę wam pokazać. Intermarium, Reichspakt, tutaj też sporo frakcji się porobiło. Nie ma takiej frakcji, która by nie było. Oni wylądowali w Brazylii, ciekawe. Oni też mają własną frakcję małą. Więc tyle. No, powiem szczerze, zrobiłem tyle, ile mogłem. No, zachęcam do pisania propozycji, bo po Polsce zawsze coś będzie. Zawsze jakiś kraj będzie, jakaś inna moc będzie. Niektórzy mówili, że Divide and Fall, czy jakoś tak się nazywa. Ja jakoś nie jestem dużym fanem takich modów. Chociaż chciałem zagrać jednego takiego, ale później uznałem, że może lepiej nie, dlatego że tutaj już idziemy bardzo do taką, że tak powiem,
ludzie mogą pisać takie nienawistne komentarze, a ja mnie to, nie powiem, mało co obchodzi, więc na razie tyle. Był z wami Trachol. Do następnej serii.